Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy od początku. Wow. Wiesz co, jest czasami tak, że siadamy do nagrania i ja mam takie... No jest późno. Jestem zmęczony. W sensie nie jest później niż zwykle, nie jestem zmęczony bardziej niż zwykle oczywiście. Nie? To jest jakby standardowo, powiedziałbym. No, ale na zasadzie zastanawiam się tak. Czy ten odcinek zacznie się tak, że będzie to słabo, czy nie? I zastanawiam się zawsze, co się wtedy wydarzy. I jakby potem jest takie hasło, to włączymy nagrywanie i słyszę takie, to zacznijmy od początku. Dobrze, to znaczy, że ten odcinek ma początek, Wojtku. Ja myślę, że on będzie miał też środek, część środkową, gdzie będzie treść i zakończenie, gdzie będziemy mówić o zaproszeniu do After Darka za pieniądze. To jest drugi najlepszy moment, żeby dołączyć właśnie do tego miejsca, do Patreona naszego. Link oczywiście w opisie odcinka. Drugi najlepszy. Trzeci będzie za tydzień? Trzeci będzie za tydzień i czwarty będzie za dwa tygodnie, tak, dokładnie. A za dwa tygodnie ten czwarty jest tak najmniej. Tak najmniej, ale dalej jest dobry. Ale najlepszy jest, najlepszy był tydzień temu, a drugi to najlepszy prawda. Jest dziś. Więc to jest tak, jak mówią, kiedy na przykład zacząć bieganie, no nie? No. No to najlepszy moment na to, żebyś zaczął, Wojtku, biegać był wczoraj, a drugi najlepszy jest dziś. Więc to tak trochę poetycko, nie? Się zrobiło tutaj. Zabij mnie. Dobrze się zaczyna ten odcinek. Orzeszku, ale przygotowaliśmy tematy na dzisiaj. No nie było letko. Ja mam jeden jest bardzo dobry. Mocno ogórkowo, no ale mów. Niby jest ogórkowo, można by powiedzieć, a ja mam dobry temacik. Tylko żeby dobrze wejść w ten klimat, musisz zamknąć oczy. Aha. I naszym słuchaczom też to polecam. No, tak się zawsze najlepsze zaczynały zabawy z moim wujkiem. No, mów dalej. Zgadza się. Możesz, ja mam wąsy, więc nie mam tak naprawdę, ale zamykamy oczy. Wszyscy. Ja, ty, słuchacze. Zamykamy oczy. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Jesteś Wojtkiem Pietrusiewiczem. Wyobrażasz to sobie? Aha. Czujesz to? Tak. No. I teraz masz w miarę nowego peceta. Aha. Nie? No. Kupiłeś jeszcze sobie taki specjalny joystick wypasiony do latania. No. Nie? Czujesz to? No. Aha. I... Kupiłeś sobie Flight Simulator 2020. Aha, no widzę to. Widzę to oczyma duszy. Widzisz to oczami? No i teraz i myślisz sobie, kurde, latam. Jestem, no i jest to niesamowite. I streamuję to i latam. I teraz... Kupiłem klawiaturę też w mechanizmie, prosty przypadek. To dwie albo trzy nawet, bo wiadomo, no nigdy za dużo. Ale już wszyscy jesteśmy w tym mindsetzie, nie? I teraz wyobraź sobie, że oprócz tego, że możesz sterować samolotem, tym właśnie nowym kontrolerem, który niedawno kupiłeś i mega się cieszysz, że go masz. Masz tą klawiaturę mechaniczną, która wydaje przepiękne dźwięki. To jeszcze dodatkowo możesz się w grze rozglądać. Nie? I to nie używając żadnego z tych urządzeń, ani VR-u. Uwaga. O. Więc wcale nie musisz dużo inwestować, żeby poczuć, jakbyś był w środku tego samolotu. Wyobrażasz to sobie? No, jak na razie jest dobrze, Wojtku. Co dalej? No i teraz tak. Gdzie się pieniądze wkłada? No i to jest właśnie zabawne, że wcale nie musisz dużo tych pieniędzy włożyć. Otóż jest coś takiego, jak system, o którym ja w ogóle wcześniej nie wiedziałem, no bo jakby wiesz, gaming taki typowo pecetowy zawsze mnie omijał. Znaczy od tego zaczynałem oczywiście, ale okej. Jest taki system, który nazywa się TrackIR. I to jest system, który, uwaga, wspiera gry nawet z 97 roku. Red Baron 2. Nie wiem, czy znasz taką grę. Nie, ale dobrze się zaczyna, no. No więc ten system wspiera poruszanie się w grze, to znaczy oczywiście no, obracanie głową tak naprawdę, no bo nie chodzi o poruszanie się jakby w trójwymiarze, bo żeby wykonać krok, no to zwykle jednak musisz tam używać klawiatury lub pada lub czegoś tam innego. Natomiast samo obracanie, czyli trochę zamiennie dla myszki,
Nie? No bo normalnie to się obracasz myszką, patrzysz do góry, na dół i tak dalej. To zamiennie dla myszki masz możliwość obracania. I w każdej grze troszeczkę inaczej to jest wdrożone, natomiast faktycznie bardzo dużo z tych gier wspiera te rzeczy. I to nie tylko są jakby gry latające, bo najnowsza to oczywiście jest właśnie Microsoft Flight Simulator 2020. Natomiast F1 też działa 2020. No i z 2019 roku są trzy gry, które wspierają ten system. I ten system jest podzielony na kilka rzeczy. To znaczy, że z jednej strony możesz obracać głową, czyli patrzeć do góry, na dół, lewo, prawo. Natomiast druga rzecz to jest przybliżanie głowy i oddalanie. Czyli możesz głową się troszeczkę przybliżyć i wtedy w grze jakby to masz takie poczucie, jakby faktycznie ktoś, no, zoomuje się trochę ten ekran w taki sposób, że jakby no, zbliżasz się na przykład do, nie wiem, lecisz i chcesz podejrzeć, jaką masz wysokość, nie, lotu, więc zbliżasz głową w stronę właśnie tego pomiaru i możesz sobie sprawdzić dokładnie na tym, nie wiem, jak się nazywają te wszystkie wskaźniki w samolotach, więc te dynksy, dokładnie tak. W każdym razie właśnie niektóre gry wspierają tylko poruszanie głową góra, dół, lewo, prawo, natomiast część z nich wspiera też i te właściwie od 2014 roku, od połowy 2014 roku już prawie, że wszystkie gry, które są wylistowane na stronie, wspierają właśnie poruszanie się też jakby głową przód, tył i tak dalej. I teraz Track IR to jest z jednej strony jakby wdrożenie tego systemu w grze pozwala na to, że faktycznie możesz tą głową ruszać i w grze masz idealną reprezentację tego, jak tą głową ruszasz. I oni też zrobili coś takiego, taki produkt, który jest, no, wygląda jak taka kamera bez obiektywu, która po prostu trakuje twoją głowę, możesz ją przyczepić do swojego monitora, no i jakby wiesz, ona rysuje sobie jakąś tam mapę twojej twarzy i analizuje, czy się obracasz lewo, prawo, do przodu, przesuwasz głowę i tak dalej, nie? To się nazywa Track IR 5. I to można oczywiście kupić, to kosztuje... A ile to kosztuje? Nie mogę znaleźć teraz. Techspecs. A, już widzę. $150. Natomiast pod spodem software może być też jakby można wykorzystać też darmowy OpenTrace tak zwany. Dzięki temu jakby, no, jakby korzystasz z systemu Track IR, ale nie musisz korzystać z tego urządzenia, które oni wyprodukowali, czyli nie musisz płacić $150, więc chyba spoko, nie? Open Track Software jakby zamienia sygnały wysłane z czegoś tam na sygnały, które rozumie Track IR, a Track IR zajmuje się tym, żeby w grze właśnie się odpowiednie rzeczy zadziały. I teraz jest ziomek, który ziomek zrobił aplikację na telefon, która wysyła informacje o trakowaniu twojej twarzy za pomocą właśnie OpenTracka do Track IR i ostatecznie do gry. Co oznacza, że zamiast tego dynksa za $150 możesz sobie przed twarzą lub nad twarzą ustawić swój własny telefon, odpalić tą aplikację, ona jakby widzi cały czas twoją twarz, analizuje to, jak ona się rusza i przekazuje te informacje do gry. Przez co jakby to nie jest oczywiście VR, no bo ekran masz przed sobą, nie? Natomiast możesz grać w taki sposób, że twoja głowa jest w pewnym sensie częścią kontrolera, nie? Więc jak się obracasz tam trochę lewo, trochę prawo, oczywiście można wszystkie ustawienia czułości i tak dalej, to możesz sobie wszystko pozmieniać w taki sposób, żeby no nie było sytuacji, gdzie obracasz głową, wiesz, maksymalnie w lewo, no to wiadomo, że już wtedy ekranu nie widzisz, to by było bez sensu, ale faktycznie nawet drobne ruchy głowy są odpowiednio trakowane i dzięki temu możesz przekazać te informacje do gry, no i wiesz, tak poczuć się, mimo tego, że nie masz hełmu na głowie i tego całego wszystkiego VR-owego sprzętu,
możesz poczuć się, jakbyś był w środku, a jakby wiesz, no, Microsoft Flight Simulator, no, widzieliśmy, jak to wygląda wizualnie, graficznie robi niesamowitą robotę i to, że jakby ma tam system pogody, która jest aktualizowana na bieżąco, to znaczy, jak jest burza nad Warszawą, to jeżeli włączysz tą grę i będziesz leciał nad Warszawą, to będzie burza. To jest naprawdę amazing, że oni to wdrożyli. Natomiast ja sam nie jestem fanem symulatorów. Tak w ogóle. W sensie ani jeżdżenie pociągiem. Ja na przykład bardzo lubię, ale nie pociągiem. Mi na przykład bardzo się podoba, ja bardzo lubię symulatory wyścigów. A okej, okay. No to widzisz, dla ciebie, jakbyś chciał na przykład zagrać sobie w to Formułę widziałem. Pierwszą. Test Drive, ale tam Test Drive Unlimited też był, widziałem na tej liście. A, no więc... widzisz, no to oczywiście jakby musimy założyć, że to są tylko gry pecetowe, no bo tylko z pecetem to zadziała. Natomiast aplikacja jest dostępna i na App Store, i na Google Play. I z tego co widzę... A, no właśnie. Publiczna beta w tej chwili Androida jest dostępna, więc można jak najbardziej odpalić. Ale ja, Wojtku, można się zapisać do testów i skorzystać. Ja, Wojtku, tylko konsole. Konsole najlepsze. Dobrze, dobrze. Konsole są najlepsze i tylko konsole. Tylko Xbox No wiadomo. Ja tylko powiem, że aplikacja na iOS-a kosztuje 9 dolków, 9 euro, tak? 9 waluty niepolskiej. 9,99 dolarów, więc nie jest to jakaś bardzo duża inwestycja. Natomiast no, naprawdę niesamowite jest to, że gościu wykorzystał właśnie te dane i zamienił je na dane, które można wykorzystać w grach. Nie? Jakby no, naprawdę to jest bardzo świeże podejście. I mega szanuję, bo to jakiś w ogóle, wiesz, pojedynczy deweloper, on tam troszeczkę aplikacji zrobił oczywiście, ale właśnie ja jestem mega tak. fanem takich projektów, takich pojedynczych, że jeden ziomek usiadł i mówi, kurde, wiecie co, to będzie fajne, że zrobię taką apkę i będzie można twarzą coś robić, nie? Z tego co widzę, to on zrobił jeszcze jakiś... Aha, Infinite Flight jest jakaś taka gra i on sobie zrobił aplikację, która pokazuje mu te właśnie dynksy z samolotu na iPadzie lub na iPhone'ie, tak żeby widzieć je trochę lepiej. Nie? Jakby no, widać, że gościu lubi grać, lubi symulatory i sam chce mieć wpływ na to, w jaki sposób może z nich korzystać i jak może się trochę bardziej zagnieździć w grze i poczuć tą imersję. Więc ja wiem, że to taki temat growy, może bardziej dla nagranego, ale... To ja mam taki temat tylko, Wojtku. To no? Może w nagranym może będzie tego więcej, ale ja chciałem tylko powiedzieć tak a propos właśnie gierek. Nie wiem, czy słyszałeś, że 4 dni temu premierę miała nowa crossplayowa gierka. Nie wiem jaka. Spellbreak. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. No i teraz ja w Spellbreaka... Teraz dlaczego crossplayowa? Bo jakby jest na parę konsol, wspiera cross progression, cross party, crossplay. Jest na PS4, na Xboxa, na Switcha i na PC-ta. Okej, okay, a jak jest na Switcha, to już jestem zainteresowany. Waży około 4 gigabajtów w ogóle, więc nie jest też tak strasznie dramatycznie duża. I ja grałem dzisiaj w Spellbreaka na PS4. Na Switchu też mam oczywiście, ale grałem akurat na PS4, bo miałem I felt like playing on PS4, Wojtek, taki miałem nastrój, że będę grał na PS4. I powiem ci, że bardzo, bardzo przyjemnie się w to gra. Nie wiem, do czego nawet to porównać. To jest trochę, jakby jest tryb Battle Royale, gdzie spada chyba 20 parę osób na planszę. Wszyscy są czarodziejami. No nie? Zbierasz jakby ekwipunek oczywiście. I tutaj to wygląda w ogóle dość podobnie do Fortnite'a, powiedzmy. Z tej strony zbierasz ekwipunek i jakby tłuczesz się czarami z innymi graczami, gdzie jesteś w stanie, masz jedną moc, z którą lądujesz, drugą moc, którą jesteś w stanie znaleźć na planszy jako dodatek i przez moc mam na myśli jakby żywioły, tak? Powietrze, ziemia i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Kapitan Planeta. Trochę tak. I do tego jakby to jest spoko, no nie?
Ale fajne można robić kombosy, w celu na przykład masz moc trucizny, no nie? I na przykład zrzucisz taką wielki, jak powiedzmy, że rzucisz truciznowy granat, który jakby wiesz, taki masz takie po prostu pole, gdzie jest pełen trucizny i jak masz energię jeszcze na przykład ognia, no nie? Jak strzelisz to ogniem, to na przykład to wybucha, no nie? Więc jakby jest dużo różnych fajnych takich trybów, jakby ciekawostek growych, które można zrobić, żeby... że ta gra nie jest taka nudna, nie? Nie jest łatwa. Pierwszą rundę zawsze się wygrywa, bo jest z botami, ale sama gra nie jest łatwa. Natomiast jest przyjemna i jest dość szybka. Trzeba przyznać, że jest dość szybka. Naprawdę dużo się w niej dzieje. Ale Spellbreak za darmo, oczywiście bardzo fajne. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić, bo sobo to gierka nie jest, szczególnie, że jest na Switchu, nie? To jest bardzo fajne, że jak masz, że możesz tak naprawdę, no bo na PS4 to wiadomo, możesz usiąść pograć, ale na Switchu to po prostu możesz jakby wziąć konsolę i sobie śmigać gdzie chcesz i kiedy chcesz, oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do szerokopasmowego dostępu do internetu. Oczywiście. Ale spoko. Ja w ogóle bardzo cieszę się, kiedy gry mają dużo większą szansę na to, żeby u mnie złapać, kiedy mają wersję na Switcha. Bo PS4 super oczywiście, fajnie, można sobie odpalić i pograć, ale jak jest Switch, to mam też takie poczucie na zasadzie, że nie jestem przywiązany do tylko tego jednego miejsca. Nie? Teraz technicznie biorąc nie mógłbym grać na Switchu, znaczy na PS4. Mhm. Na Switchu właśnie mógłbym z tobą rozmawiać i mógłbym sobie śmigać, nie? I nikt by się nie zorientował, oprócz tego, że prawdopodobnie byłoby takie... Co? Co Wojtek? No dokładnie. Co pamiętam, mówiłeś? Że nawet my żeśmy próbowali jakiś odcinek nagrać grając. Tak, nagrywaliśmy odcinek grając, to był zły pomysł. Bardzo to było trudne. No, więc Spellbreak polecam, Fortnite dalej polecam też grać, bardzo fajny sezon jakby... Spoko. Gierkowo jest całkiem nieźle od tej strony, jeśli chodzi o właśnie takie... Polecam też w ogóle zobaczyć na przykład sobie Twitter Spellbreaka. Oni mają play Spellbreak i tam są wideo z tej gry. Można zobaczyć sobie, jak to wygląda. Wojtek, ja ci wyślę, co sobie zobaczysz, tylko żebyś widział, jaka jest grafika. Mniej więcej to jest akurat ostatni krąg. Wiadomo, Battle Royale, no to będzie wiadomo, o co no, chodzi. No, to wiadomo, oczywiście. Więc tak. I jest mniej po prostu graczy spadł na planszę. Nie wiem, około 20 paru, Wojtek, bo ta plansza też nie jest jakoś tak ogromnie duża. Mhm. No ale jest interesująca, jest naprawdę interesująca. No okej, okay, dobrze. To na pewno spróbuję skorzystać, bo jak jest za darmo, to w ogóle najlepsza bardzo chętnie. To jest cena. Jak ja właśnie lubię też, jak widzę, że jest crossplay i to, że mogę grać na kilku urządzeniach i właśnie mogę, jakby czuję, że rozwijam postać na każdym z nich, nie oddzielnie, tylko właśnie tak. Wspólnie. To był mój problem, z Apexem trochę, no nie? Że ja na przykład zacząłem grać w Apexa na PC-cie i na przykład odebrałem sporo swoich nagród z Amazona na PC-cie. No i potem chciałem grać na PS4 i się okazuje, że właściwie jakby nic nie mam, nie? I to mnie to jest słabe, A najgorsze jest to, że oni powiedzieli, że jak nie będziesz, że jak będzie jakby, bo na Apex będzie na Switcha, to powiedzieli, że będzie crossplay, natomiast cross-progression nadal nie będzie. No tak, no to już... Więc to jest takie na zasadzie, to takie, no nie fajnie. Ja myślałem, że jesteśmy kolegami, że się lubimy i w ogóle, a tutaj taka sytuacja, jakby ja przychodzę, a ty chowasz drogie rzeczy z szafki, nie? Więc jakby... No. Sobą. Wojtku, gdzie jest ta chińska porcelana? Sorry. Nie wiem dlaczego. Wojtku, ja mam taki temacik w ogóle, o którym chciałem porozmawiać, bo on się trochę odwołuje do dwóch rzeczy, o których ja mówiłem w ostatnich odcinkach. I pierwsza rzecz była taka, że chciałem tweetować bez odpalania Twittera. No. To był pierwszy problem, a drugi problem, i one są niezwiązane te problemy, ale okazuje się, że znalazłem jedno rozwiązanie, które mi te dwa problemy załatwia. A jeszcze mam drugą rzecz, czyli chciałem dodawać łatwo zadania do OmniFocus. Bo powiedziałem, że dodawanie... Dziwne, że to jest trudne. W sensie de facto to nie jest trudne. No. Ale dużo łatwiej można to zrobić na przykład w inny sposób, bo ta aplikacja na iPhone'a nie jest wcale jakoś tak super, ona jest super do pokazywania zadania, jakby to ja sobie w niej cenię. I faktycznie dodać też zadania mogę nawet powracające, i tylko że to nie jest tak,
jak przywykłeś do Todoista, no nie? To OmniFocus jest naprawdę kopem w jaja. W sensie to zupełnie inaczej, zupełnie nie jest takie proste, okay. takie przyjemne, jak zrobienie tego w Todoiście, gdzie po prostu możesz sobie wpisać zadanie, zrobić sobie małpkę, zrobić sobie every, coś tam i tak dalej i masz nagle pracujące zadanie. Super. No, ja niestety... nawet po polsku piszę te daty i nawet to te rozumiem. No niestety, niestety Todoist, ten OmniFocus tak dobrze sobie nie radzi. Ja na Macu przywykłem do tego, że robię Control Option spacja i wtedy sobie wpisuję wszystko i tylko tabem przeskakuję pomiędzy kolejnymi rzeczami. Oczywiście daty też mogę wpisać tomorrow, in a week i tak dalej, i tak dalej, więc to jest też spoko. Natomiast to nie jest temat OmniFocusowy oczywiście. Ja chciałem tylko powiedzieć, że znalazłem rozwiązanie tego problemu właśnie tweetowania i wpisywania zadań do OmniFocusa. Drafts. No jednak, proszę, jaki powrót. Bo mogę zrobić po prostu, Wojtku, tak, że odpalam sobie drafty i teraz tak, piszę sobie, co tam mi się żywnie podoba i wchodzę sobie w akcję i mam teraz tak, mogę zatweetować to, co napisałem, więc już nie muszę jakby wchodzić do Twittera, po prostu mogę tweetować z draftów, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że mam tasks in OmniFocus i to działa tak, że jak wpiszę, to każda linia jest osobnym zadaniem, które wpada mi do inboxu. Nie? Ja sobie potem to zarządzam tym inboxem, głównie przy komputerze faktycznie siadam i wiesz, mam, widzę, że mam coś w inboxie, więc po prostu siadam i ten inbox, wiesz, dodaję tagi odpowiednie i przerzucam w odpowiednie miejsca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale po to, żeby na przykład jak jestem nie jestem przy komputerze, a chcę na przykład dodać listy zakupów, żeby wrzucić to do Todoista, albo na przykład rzeczy, które sobie rano, wiesz, siadam i na przykład spisuję sobie, co muszę dzisiaj zrobić domowego, takiego, wiesz, na zasadzie, no dobra, trzeba by zrobić dzisiaj pranie, coś tam, to trzeba by załatwić do tej godziny, tutaj muszę iść coś załatwić, i tak dalej, i tak dalej, to sobie to po prostu wpisuję do draftsów, klikam jeden przycisk i to mi się wrzuca wszystko do OmniFocusa, gdzie po prostu rozdzielam tylko te zadania później, nie? Więc to jest taka ciekawostka właśnie, że draftsy idealnie spełniają. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, ja na przykład akurat chciałbym móc pisać maile nie wchodząc do maila też, ale tego akurat się zrobić nie da, bo mogę wysyłać z maila Jesusowego na przykład, bo da się to zrobić z draftsów, no ale nie mogę z Heja wysyłać maili, nie? Okej. Więc, no ale dwa rozwiązane problemy jedną aplikacją, dawanie zadań i tweetowanie, to jestem zadowolony. No ona jest chyba, ona zawsze miała, jej zastosowaniem było to, że miała być głównym miejscem do wpisywania tekstu. A potem coś zrobienia... się dzieje. Tak, dokładnie. Więc do mnie ta filozofia nie przemawia. Jakoś bardzo mi trudno by było przestawić mózg na to, że chcę jakby coś napisać i odpalam zawsze draftsy i po prostu później przerzucam to gdzieś, bo jakoś mój mózg działa tak, że no dobra, mam zadanie do zrobienia, no to odpalam Todoista i tam wpisuję. Mam, wiesz, maila do napisania, no to odpalam klienta mailowego. Może to jest, wiesz, może jestem na poziomie level nie over 9000, jeżeli chodzi o produktywność, tylko level 1000 i po prostu jeszcze nie, po prostu, jak, wiesz, spoko, jak nie masz takich potrzeb, to jest to jak najbardziej okej. Okay. Ja po prostu, to, wiesz, ktoś się na forum śmiał, że ja wpisuję takie rzeczy jak wyrzuć śmieci, no nie? I to zabawne, ale to prawda. No okej, okay, no jakby bo, nie ma w tym nic złego. Jest, no bo to jest rzecz, którą mam zrobić i sobie to wpisuję i to jest też fajne, że w końcu mogę też zrobić tak na przykład. O, to jest interesujące, że na przykład wiem, że mam spotkania przez cały dzień i będę mógł dopiero o 16 coś zrobić, no nie? I muszę to zrobić do godziny 18, że mam tylko dwugodzinne okienko, kiedy mogę coś takiego zrobić, nie? I OmniFocus mi pozwala na to, żeby było zdanie, które pojawi się o 16, które ma termin na za 2 godziny, nie? I to jest fajne, że jakby przez cały dzień go nie widzę. No ale to już mówiłem o tym, nie? No więc, tak. Ale to, że właśnie mogę dodawać bardzo szybko zadania, czy listy zakupów, czy takie rzeczy, wiesz, siadam po prostu, odpalam sobie draftsy i wpisuję, a potem klikam jednym przyciskiem i nagle mi się to pojawia w OmniFocusie, gdzie mam to wszystko załatwione. Więc to jest bardzo spoko. I z tweetowaniem jest dokładnie tak samo. Także super, drafts, cieszę się. Że mam. Ja w ogóle mam kupioną wersję premium. Nie wiedzieć czemu. Na rok znowu. Przypadek. Zupełnie przypadek. Przez przypadek kupiłem klawiaturę i drawcy. Aha. Okej. Dobrze. To ja właśnie chciałem jeszcze pociągnąć troszeczkę ten temat aplikacji. Tak. I o, ja z wiem, niego no. zrobimy sobie bardzo fajny most do następnego twojego tematu. Jesteśmy jak Wrocław. Tak? Mamy dużo mostów.
Wiesz, że Wrocławiu jest ponad 130? Okej, okay. No nie wiedziałem, że aż tyle. Super. No oni mają dużo wody. Mówi, ja mówi, bardzo mówi lubię się, że Wrocław jest miastem 100 mostów, natomiast jest we Wrocławiu faktycznie mostów ponad 130, a kiedyś było ich ponad 300 z tego, co tam gdzieś widziałem. Więc... Nice. Także dobrze. To ja chciałem zrobić taki mościk, bo ostatnio zauważyłem, że więcej odkrywam aplikacji. I to zaczęło się tak, wczoraj miałem tak, że o kurde, jak dużo ciekawych aplikacji, ale mam też tak od dłuższego czasu dzięki naszemu kanałowi, który powstał i tutaj Wieściu, wielkie dzięki za to, że prowadzisz Michał. Tak. Jest us discount, jest oczywiście link w opisie odcinka na Telegramie, bo tam są fajne rzeczy. Jest to jest us discount i tam zniżki są do pokazane, po prostu wiesz, wyciągane ze sklepów z iOS-a, z macOS-a i tam innych, jeżeli jakieś się trafią. Natomiast no, Androida nie mamy jeszcze, może nad tym popracujemy, ale faktycznie zniżeczki, no, codziennie jest rzucane ileś tam aplikacji i albo to są gierki, albo to są aplikacje do faktycznie wiesz, pracy i tak dalej. Dużo skorzystałem. Wiele nowych aplikacji poznałem dzięki tej grupie, więc to jest w ogóle super. No i tam zrobiliśmy z tego kanał właśnie po to, żeby jakby nie było tam gadania. No bo tu nie ma o czym gadać. Tu się instaluje, bo jest tanio. Krótka piłka. I teraz oprócz tego, że tą grupę wykorzystujemy, to wczoraj akurat natrafiłem na taki bardzo długi wątek, który warto przejrzeć właściwie, myślę, że cały. Założył go Steve Trothon-Smith, który jest sam deweloperem, ale bardzo lubię go obserwować, bo on zawsze ciekawostki różnego rodzaju wrzuca o Apple'u i o iOS-ie. I on zaczął taki thread z aplikacjami, po prostu wrzucił dla deweloperów. Ej, mordeczki, słuchajcie, zbliża się iOS 14, macOS 11, dajcie znać, nad czym pracowaliście przez całe lato. I to niekoniecznie są aplikacje właśnie związane, takie dedykowane do tych systemów. To mogą być aplikacje, które już są, może mają jakieś nowe funkcje i tak dalej, więc ten wątek po prostu jest takim złotem odkrywania nowych rzeczy. I między innymi to właśnie tam znalazłem tą aplikację, o której mówiłem na początku, która jakby no niespecjalnie ma cokolwiek wspólnego z iOS-em 14, ale jednak znalazła się w tym wątku, więc też jest mega ciekawostką. Więc jeżeli chcecie poszukać jeszcze więcej ciekawostek, to chciałem was absolutnie zachęcić do przejrzenia całego wątku Steve'a. Gdzie ludzie tam odpowiadają. Steve później retweetuje to wszystko, więc jak będziecie jego obserwować, to nic fajnego na pewno was nie ominie, ale faktycznie można odkryć dużo, dużo ciekawych rzeczy. Ja na przykład zainstalowałem sobie, a nie, to jest akurat z grupy naszej chyba, zainstalowałem sobie aplikację do palet kolorystycznych na Maca. No, taka rzecz. Kosztowała dużo wcześniej. Nazywa się Paletter przez 2T. No okej. I to jest fajne, bo teraz kosztuje zero, a kiedyś kosztowało dużo pieniędzy. Nie wiem dlaczego taka zniżka, ale skorzystałem, mam i super. Paletter. Ja, i teraz... ja korzystam z aplikacji, która nazywa się SIP. SIP? Tak. S-I-P? Tak. Ale to może dlatego, że widzę Paletter, było 100 zł kosztowało. Moja aplikacja SIP jest do tego, żeby zbierać kolory z ekranu. A nie, to ja z Color Slurp korzystam. Ona ma bardzo śmieszny dźwięk, jak się i potem, robi. I potem mogę zrobić z tych kolorów paletę kolorów też. Mhm. I ją wyeksportować nawet dalej. SIP. A, no to jak Color Slurp i pewnie robi to samo. Tak, najprawdopodobniej tak, ale to ja się przyzwyczaiłem do tego po prostu, że mam... Pewnie. Wojtku, jakby mam 6 różnych odcieni czerwieni w tym momencie. Okej. Okay. A to akurat cztery z nich mam na przykład takie, Wojtku. I za takie jestem... To jakby widać bardzo, że... jestem, czy robię coś związanego z grafiką, mam 4, Wojtku, tak bardzo różne kolory czerwieni. Wow.
to kompresja tego obrazka pokazuje, jakby prawie były identyczne, ale rozumiem. A nie są. No nie są, bo mają inne hasze, ale no tak, to jest właśnie taka bardzo zabawa. SIP bardzo fajny, ale on kosztuje niestety pieniądze, więc polecam paletera w takiej opcji, prawdopodobnie bez dla niej lepiej. Tylko, że paleter nie zbiera kolorów jakby z ekranu. To jest widzisz. Więc on jest raczej, wrzucisz tam jakiś kolor, który ci się podoba, nie wiem, cokolwiek, to on ci dopasuje zgodnie, wiesz, z odpowiednimi zasadami tam tych wszystkich, tej trójki, czy coś tam, już nie wiem, jak to się po polsku nazywa, ale dopasuje ci po prostu taką paletę, która do niego będzie pasować. Plus możesz sobie jeszcze sprawdzić, na przykład napisać, masz tekst inaczej, możesz wziąć ten kolor i dorzucić do niego tekst w innym kolorze i zobaczyć, czy dobrze się czyta. Nie? I on nawet oznacza, w tym rozmiarze jest ok, w tym rozmiarze już mniej, już jest za mało kontrastowy i tak dalej, więc też wiesz, dla designerów jest drobna rzecz niby, a naprawdę wiesz, no jeżeli kosztowało 100, a teraz kosztuje 0, to myślę, że warto mieć, jeżeli masz cokolwiek wspólnego z grafiką, czy chcesz tam dłubać jakieś graficzki, czy projektować strony, to myślę, że to jest fajne narzędzie. Ja w ogóle to chciałbym tylko powiedzieć, że bo oczywiście ten temat na Twitterku jest bardzo fajny. Ja polecam, żeby tam rzucić sobie okiem, bo faktycznie są fajne, interesujące rzeczy. I czasami można... Też pokazuje, w jaki sposób ludzie korzystają z tych nowych funkcji, nie? To jest takie, zaglądasz trochę za kotarkę i patrzysz, o, czyli to tak wykorzystują na przykład, nie wiem, widgety, nie? Które się za chwilę pojawią. Te app clips, to się chyba nazywa, czy coś takiego, nie? Tak, ale dokładnie. Więc ja w ogóle to polecam, bo można sobie coś fajnego znaleźć i może ktoś znajdzie. Wojtek na przykład wysłał Pokédex zrobiony, niestety się okazało, tak. Że... No iOS 14, a ja dzisiaj już miałem taki moment, że Jezus Maria, przecież zaraz wyjdzie, to sobie wety zainstaluję, przecież co się może wydarzyć najgorszego, ale nie, wytrzymałem tak długo, to wytrzymam jeszcze chwilę, ale już nie mogę się doczekać. Natomiast ja w ogóle mam coś takiego, że mam taki skrót, zapisane wyszukiwanie testlight.apple.com na Twitterze i ja zdecydowanie polecam w ogóle sobie wyszukiwać coś takiego, bo to jest, tam często można znaleźć w ogóle bardzo fajne aplikacje, po prostu, bo ludzie wrzucają linki do testlightów, no nie? I to jest jakby niezależnie od tego, czy to ma związek z iOS 14 i że nagle coś się nowego pojawi, to po prostu ludzie wrzucają często jakieś aplikacje. Wiesz, Wojtku, że w ogóle to jest ekosystem aplikacji w testlightie? W sensie są ludzie, którzy wrzucają aplikacje do testlightów, ale nie wrzucają mi do Apple Store'a, tylko po prostu w testlightie je dystrybują. To jest taka ciekawostka. Naprawdę? Tak. I one nigdy nie trafiają do App Store'a? Nie. Gdzieś widziałem takie coś właśnie, że ktoś coś takiego robi. W sensie, jaki może być za tym cel? Nie wiem. Bo robisz aplikację, która jakby może nie przejdzie review jakiegoś czegoś tam. No nieważne. W każdym razie są ludzie, którzy naprawdę tak robią. Więc ja w ogóle sobie polecam sprawdzać, bo tam też ja odnajduję właśnie też interesujące aplikacje tam. Może coś nowego, coś czego nie widziałem, albo jakichś indie deweloperów, których nie znam. Okej, okay, ciekawe. Tak, więc sobie po prostu to wrzucam. No i to trochę to się łączy z tym, Wojtku, że mówię, że jest już dzisiaj jest 7 września. Wyczekałem tak naprawdę do tego września, nie zainstalowałem bety, jestem z siebie bardzo mocno dumny. I tak naprawdę jutro być może okaże się, że będziemy wiedzieć, kiedy będzie wersja finalna. No tak, 14. Bo rzeczywiście, znaczy nie no, kiedy wersja finalna, to pewnie nie będziemy wiedzieć. Może aż tak. Będziemy bo to będziemy wiedzieć. Wiedzieć, kiedy będzie konferencja, a po konferencji jeszcze trzeba chwilę poczekać, nie? Słuchaj, no generalnie sytuacja wygląda tak. John Prosser swoją drogą przez 6 minut temu wrzucił zdjęcie Bena Afflecka, który stoi z papierosem. Nie wiem, czy znasz takie legendarne zdjęcie Bena Afflecka. Bardzo. No tak, taki zmęczony. Tak, no to John Prosser, który jest znanym leakerem aploskim, wrzucił tweeta wczoraj. Właściwie mówił o tym już jakiś czas temu, natomiast wczoraj wrzucił tweeta, że press release Apple ma zaplanowany na wtorek, czyli na jutro, na godzinę 8 rano czasu jakiegoś tam dziwnego, natomiast to jest godzina z tego, co pamiętam, chyba 15 w Polsce, że Apple ma jakiś press release. I plotka głosi, że Apple na tym press release pokaże nowe iPady, gdzie znowu kolejna plotka mówi, że to będzie nowy iPad Air, który będzie miał ten sam
jakby build co iPady Pro, czyli nie będzie miał przycisków, będzie miał ekran bezprzyciskowy, natomiast ma mieć odblokowanie palcem na Touch ID, co jest dość nową rzeczą. Tak. Znaczy nie jest to oczywiście nowe w świecie sprzętów. Nie, ale nową w kontekście Apple'a, tak. Nie? Bo jakby nie było nigdy takiego. Był przycisk Home, gdzie był ten, a potem przejść na Face ID, a tutaj mamy taką sytuację, gdzie będziesz miał de facto dalej Touch ID, tylko na zablokowaniu i odblokowaniu, więc to jest interesująca rzecz. Swoją drogą to jest całkiem fajna rzecz, bo ja myślałem właśnie o iPadzie za jakiś czas być może, żeby może wejść w posiadanie. Szczególnie teraz, kiedy moja praca trochę jakby graniczy się do tego, że ja dużo rysuję i piszę maili, więc i zarządzam jakimi karteczkami, więc właściwie to mógłbym sobie na iPadzie to robić. I taki iPad Air, na niego czekałem trochę, nie? Mam nadzieję właśnie, że wyjdzie sensowny iPad Air taki, który nie ma przycisku, bo to też ograniczało. Ja bardzo nie chciałem już iść w stary paradygmat, powiedzmy, tylko chciałbym już ten nowy, bezprzyciskowy, powiedzmy, bez przycisku Home. To jest jakby pierwsze. Natomiast plotka głosi też, że właśnie jutro, między innymi razem z tymi iPadami Air, będzie też ogłoszony Apple Watch Series 6. Inna plotka głosi, że nie będzie to Apple Watch, że nie będzie to jakby nowe produkty, natomiast będzie ogłoszona data konferencji, na której pokażą te nowe produkty. No właśnie. Okej, okay. To jest jeszcze jedna opcja. Trzecia opcja głosi, że jakby będzie właśnie, będą ten, właściwie to pierwsza opcja, że będą te Apple Watche, będą iPady i będzie data konferencji, kiedy właściwie będziemy mogli spodziewać się iPhone'ów oraz wtedy, Wojtku, kiedy wyjdą Apple Watche. No nie? W sensie wtedy, kiedy będą przychodziły Apple Watche, wtedy będzie tak naprawdę premiera iOS 14. No bo jak one przyjdą z WatchOS 7, no to iPhone'y muszą mieć już iOS 14. Więc podejrzewam, że jeśli jutro będą w sprzedaży Apple Watche, to let me see. Jutro będą, może być tak. Może być tak, że jutro je pokażą. Chociaż głupie by było, żeby jutro pokazali, nie było od razu sprzedaży, jeśli to będzie press release, tak szczerze powiedziawszy. Ale jutro byłyby na przykład sprzedaży i na przykład od 21 by przychodziły i wtedy 21 wychodzi iOS 14. To miałoby ręce i nogi. No możliwe, możliwe rzeczywiście. Ja rzeczywiście jestem przygotowany. No wiesz co, ja powiem ci, bardzo to jest dziwne, co powiem. Ale rozmawialiśmy o tym wczoraj prywatnie. Ja czekam na ten press release, jaki by nie był. W sensie, no właściwie to czekam pewnie bardziej na konferencję, bo o ile iPhones mnie w tym roku nie grzeje, bo już mówiłem, że nie będę kupował, bo jakby ten, który mam, jest superancki i niczego mu nie brakuje. Na 5G poczekam do przyszłego roku albo jeszcze nawet później. Natomiast zbliżają się moje urodziny. Jakbyście chcieli złożyć życzenia, to zapraszam na Patreona, to najlepsze życzenia na świecie. W każdym razie. Wiem, w którą stronę to idzie w ogóle, no ale mów dalej. No. No bo wiesz, ja na urodziny lubię sobie robić prezenty. Jakby no kurde, no dlaczego nie? Przecież to są urodziny, to jest jakaś prawda okazja, więc staram się zawsze sobie jakiś prezent zrobić. I o ile zwykle moim takim prezentem podstawowym było to, że nie idę do pracy, no to teraz jakby trochę, no wiesz, trochę to jest tak mam codziennie. Taki prezent, więc to bez sensu. Nie idę do pracy, no? No może. Ja w ogóle, natomiast... ja w ogóle tylko ci powiem, bo nie iść się do pracy to jedno, Wojtku, ale możesz wziąć wolne. Mogę wziąć wolne i wtedy, wiesz, zawsze brałem wolne. Ja na przykład się wolne zastanawiam... będę brał na swoją rodzinę, bo stwierdziłem, że jakby należy mi się to od życia mu dalej. No słusznie. No ja zobaczę. Dużo jeszcze zależy od paru różnych innych rzeczy. Może się uda, a może nie. Więc zobaczymy. W każdym razie stwierdziłem, że może sobie kupię coś, jakiś gadżecik. Boże. Nie? No wiesz, który różnie bierzesz? To bywa. No i teraz właśnie. Nie będę kupował Apple Watcha, bo piątka w zupełności mi wystarcza i też jeszcze nie wykorzystuję w pełni jej możliwości, a poza tym działa dobrze i szybko, bo jak miałem Series tam dwójkę, no to już był, wiesz, taki nie bardzo. Ale natomiast pomyślałem sobie, kurde,
Jest jeden sprzęt, którego Apple'owskiego nie mam. Dildo. Przepraszam. Close enough. Nie wiem, czy tam Steve coś wymyślił kiedyś. W każdym razie, bo tak. Mam kompa, nie? Mam MacBooka też. Starego albo starego, ale mam. Mam iPada, mam iPhone'a, mam Apple Watcha, mam Apple TV. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko po prostu chodzi o to, że no, wiesz, biedaki, bardzo dużo sprzętów już. No mów już dalej, no mów dalej. Ludzie i mam. AirPodsy no. Zwykłe mam. AirPods Pro też mam, bo przecież kupiłem od razu, bo to jeden z lepszych sprzętów, jakie w ogóle Apple wypuściło. Powiem ci tak, że no nie można. Ja cały czas chciałbym, ale uważam, że to jest strasznie bez sensu. No nieważne, ale ty masz dziwne też uszy i cię bolą, więc to się nie liczy. No to jest druga sprawa. No właśnie. I wymyśliłem sobie, i to jest sprzęt, którego w Polsce nie da się kupić tak, znaczy da się, bez problemu. Tylko, że on nie jest oficjalnie dostępny z dystrybucji Apple, więc to też oznacza, że wszyscy resellerzy oficjalni też nie mają do niego dostępu, więc nie możesz kupić tego w Cortlandzie, czy w iSpocie, czy gdziekolwiek indziej. Możesz to kupić w sklepie, który ewentualnie kupił to gdzieś indziej na zachodzie i sprowadził do Polski. I mówię o HomePodzie. I tak zupełnie traktuję to gadżeciarsko, w takim sensie, że a kurde, miałbym sobie taki głośnik. Nie, spokojnie. Teraz, wczuł się Wojtku bezpiecznie i to safe place, bo ja mam takie same zachcianki. No rozumiem to. I teraz wiesz, jakby zacząłem trochę sobie o nich czytać, bo to, że jakby okej, okay, masz tam spoko jakość i się dostraja i w ogóle ten, no to są takie rzeczy, które każdy słyszał i wie, nie? Natomiast kurczę, to ten sprzęcik ma kilka takich fajnych rzeczy i jest jedna, która mnie wkurza i to jest ten sam problem co z CarPlayem, który CarPlay korzystam za każdym razem, kiedy wsiadam do samochodu, ale Siri w CarPlayu to jest straszne gówno i w ogóle się nie da z tego korzystać, bo próbuje ci czytać SMS-y po angielsku, nie? Więc jakby come on. Natomiast z HomePodem będzie podobnie. Znaczy ta część Siri, no to nic poza prawdopodobnie poproszeniem o zgaszenie światła gdzieś tam, albo co mogę zrobić nadal na Google Home Mini, nie? Jakby tu oczywiście, tylko nie wszystkie światła mam wpięte do tego Google Home, ja już jednak postawiłem na HomeKit, więc już trudno, ta Siri, niech będzie, najgorzej, ale niech będzie. Do sterowania domem ona nie jest taka zła wcale, w sensie, że nawet rozpoznaje polskie nazwy pokojów, które mam ustawione w domu, więc jak mówię, żeby wiesz, zgasiła światło w kuchni, to ona, znaczy turn off the light w tam in kuchnia, wiem, że to dziwnie brzmi, ale ona faktycznie wyłączy kuchenne światło, więc to jest akurat spoko. No i HomePod. Jest kilka fajnych dingsów w tym HomePodzie. Jeden, że wreszcie będzie można niedługo ustawić, to chyba jest w ogóle właśnie od września będzie opcja, będziesz mógł wybrać i co ma być twoją defaultową apką do muzyki, więc będę mógł sobie wybrać Spotify, a nie Apple Music na szczęście, więc to jest spoko. Nie wiem, czy to już nie jest przypadkiem, więc no nie mam sprzętu, więc nie wiem na jakim etapie. Wiedziałem, czytałem tylko jakieś tam plotki, że o, już niedługo to będzie, nie? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, kurde, drobna taka kierdoła, nie? Ale jak słuchasz muzyki na telefonie, nie? Wchodzisz, nawet na słuchawkach wpiętych do telefonu, wchodzisz sobie do domu, przykładasz telefon do tego HomePoda i HomePod przejmuje jakby tą muzykę, nie? To jest, i mnie się to podoba. Wojtek, ile, jak często wchodzisz z domu, że taki feature... Znaczy... Teraz już nie, ale wiesz, na przykład podcasty. Nie, wiesz, no jasne. Podcastów ja słucham więcej. Ja to szanuję, ja to rozumiem. Ja na przykład mam te Google Home w domu 2. No. I faktycznie korzystam z nich dość intensywnie. Ja na przykład puszczam sobie na nich podcasty faktycznie, jak gotuję, na przykład w kuchni. Nie? Jest tak, że ten w kuchni służy głównie do tego, żeby słuchać na nim muzyki lub podcastów właśnie podczas gotowania czy do ustawiania temerów, a ten, który jest w salonie, to służy raczej do tego, żeby zarządzać światem. Nie? Jak wiesz, jak na przykład siedzę i zdałem sobie sprawę z tego, że nie wyłączyłem światła w biurze czy cokolwiek, to po prostu mówię do niego, żeby wyłączył. Nie? Ale ja to absolutnie rozumiem i uważam, że to nie jest głupi pomysł.
ale rozmawialiśmy o tym i powtórzę to samo, co napisałem. Tak. Były jakieś plotki na temat tego, że ma być jakiś nowy HomePod. Tańszy, nowy, mniejszy, cokolwiek. Ja też nie wiem, czy się na niego zdecyduję, ale jakby no teraz głupio jest kupić, słuchaj, bo może się okazać, że zrobią HomePod 2. Nie. Okay. Nie, no bo gdzie miałem widzieć, jak w Polsce nie ma? No, ja miałem taką przyjemność, ale nie urwał mi dupy jakoś szczególnie. W sensie wiadomo, że fajny dźwięk, ale nie urwał mi jakoś dupy mocno. W sensie spoko. Znowu, ile on kosztuje? To jest 300 baksów, 250 baksów? Teraz w Polsce, jeżeli chcesz kupić, to możesz kupić za 1599 zł, 1600. Na fakturę oczywiście. Nie? Tak, no, nie jestem do końca pewien, czy on gra na 1600 zł. O, w ten sposób może powiem. Okej, okay. Znaczy wiesz, wiadomo, że z jednej strony ma grać, a z drugiej strony ma mieć te wszystkie no, bajery, nie? Jakby tak. mi zależy na tym, żeby właśnie mnie, był pod... Mnie bardziej kusiło trochę pójść w Sonosę albo kupić sobie soundbar sensowny. Żeby po prostu jakby i do telewizora, i do właśnie grania. No, to powiem ci jeszcze jedną rzecz, której myślałem, że to może być dobre rozwiązanie. I nie powiem, że najlepsze, wiadomo, no ale mi chodzi o to, żeby jednak jak już jestem w ekosystemie, to już się nie będę, wiesz, wygłupiał z innymi sprzętami. Natomiast myślałem o telekonferencjach, których mam dużo i z jednej strony częściowo czasem mogę na słuchawkach, owszem, ale nie zawsze. Czasem chciałbym mieć po prostu, wiesz, możliwość poruszania się po domu, mówienia i bycia częścią na przykład spotkania. Słyszeć wszystko, tak, ale tak, żeby jakby u mnie w domu też to inni słyszeli na przykład, nie? A nie, że tylko ja, bo na słuchawkach. Więc w taki sprzęt telekonferencyjny do domu, myślę, że mogłoby się to sprawdzić ze względu na to, że on ma tam naprawdę dobre mikrofony, a z tym jest bardzo często problem. To znaczy, wiesz, nawet jeżeli mówisz do iPhonesa z bliska, czy nawet no jak z daleka, no to już tak dobrze nie zbierze, nie? A zakładam, oczywiście nie wiem, czy tak jest, ale zakładam, że HomePod jednak ma te mikrofony trochę lepsze, no bo jeżeli wiesz, nawet jeżeli muzyka gra, ty jesteś w stanie do niego coś powiedzieć, a on się tam, wiesz, rozbudzi i będzie wiedział, że mówisz, no to znaczy, że mikrofony muszą być odpowiednio dobre, żeby wyłapać ten dźwięk wśród tej muzyki, którą sam gra, nie? Więc jakby to był taki mój pomysł i może to się ziści, tylko że znowu czekam na wrzesień, bo może będzie HomePod 2, może będzie ten tańszy, mniejszy, zobaczymy, ale sobie pomyślałem, że taki prezencik bym se zrobił. To nie jest taki głupi prezent, Wojtek, bo ja naprawdę myślę, że to ma sens. Ja myślałbym nad HomePodem z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby faktycznie coś muzycznie pójść w tę stronę, tylko wtedy no, jakby trochę mnie, wiesz, no mówię, no wiesz, za tą cenę mogę kupić, dołożyć też mogę troszeczkę i mieć na przykład soundbar, jakiś Denonowski czy coś takiego, czy JBL, ale ja bym chciał mieć urządzenie właśnie do HomeKita, wiesz. Taki sensowny hub. Nie? I to jest jakby dla mnie taki selling. No tak, bo nie masz Apple TV, nie? Tak, to prawda. Ale wracając tylko jeszcze na chwilkę do Apple Watcha, no to plotka głosi, że jutro będzie. Okay. I jak będzie, tylko to ja bierę. Już się nie mogę doczekać. Jestem po prostu, przebieram nóżkami. W ogóle to ma wyjść jakiś tańszy. Na bazie Series 3 chyba, czy chyba tak. No właśnie plotka głosi znowu dwie opcje. Albo tych plotek jest dużo. Albo no, taki, co jest oparty o Series 3, albo taki, co jest oparty o Series 5. No. Czyli w sensie w obudowie Series 5, tak. Ale bebechy nowe w miarę, ale to... dzięki temu będzie troszeczkę tańszy. Tak. I powiem, no wiesz, no spoko, fajnie. Ja akurat wchodzę w najnowszy, co wyskoczy i biorę opcję Nike. No ale to jest fajna opcja. No już, ja już czekam, już naprawdę jestem, ja po prostu już nie mogę się doczekać. Już bardzo bym chciał, żeby ten dzień nadszedł i żeby to się po prostu pokazało, że już można kupić. Ja już wtedy bym wydał te pieniądze, miałbym z głowy, już miałbym jeden pot mniej z pieniędzmi, już bym się czuł bezpiecznie. Na zasadzie, dobra, już jestem biedny. Jest wydane. Wydane, już teraz już nic nie trzeba z tym robić. Nie? Dzisiaj odkopałem moje stare paski.
bo ja miałem tego kiedyś, bardzo dawno temu miałem Apple Watchowy, tak? Mhm. Się okazuje, że ja w dalszym ciągu mam te paski. No wyciągnę je teraz. I teraz mam tak. Mam granatowy pasek, taki ciemnogranatowy. Dzisiaj jest podcast, w którym wymieniamy rzeczy, które posiadamy. Tak, dokładnie. To jest najgorzej. Mam żółty pasek. Mam pasek Product Red. Mhm. Oraz pasek biały. Brawo. I to są cztery oryginalne paski dla Apple Watcha. 1000 złotych w paskach, pozdrawiam. Oh boy. I ja chcę kupić sobie Nike, ale chcę wziąć pasek ten taki, te takie nowe. Wiesz, które? Z dziurkami? Nie. Znaczy one wszystkie są z dziurkami, nie? Nie. Właśnie daj mi wejść tu na stronę, to ci powiem. Apple Watche, paski. I oni teraz zrobili, jakiś czas temu już, zrobili te paski, które są nylonowe chyba. Mhm. Już wchodzę, widzę tutaj takie, to są cuda. Tak, opaska sportowa wykonana z miękkiego, oddychającego splotu nylonowego z wygodnie regulowanym zapięciem na rzep. I wersja, no one mi się podobają, tutaj parę, bardzo ładne są te kolory w ogóle, ale ja, wersja opaska sportowa Nike ma... Do tego, jak wejdziesz sobie, ona mi się podoba, tutaj jest taka bardzo ładna w kolorze królewskiego razuru i lśniącej lawy. Whatever. Ale tu jest napisane, że dopasowanych do biegania, bla, 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 bla. Wykonano ją ze splotu elastycznego nylonu i nici odblaskowej, które odbija padające na nią światło. Więc to jest To fajne, do biegania, super. Tak, właśnie, że jednocześnie jest jako troszeczkę coś, co odbija światło, więc wiesz, więc jak będę biegał, to no jest to plus dodatni zdecydowany tego. Więc bardzo chciałem mieć w ogóle Apple Watcha z serii Nike, to też tak jakiś goals, więc czekam po prostu, aż się pojawi. Ale się niczym nie różni poza paskiem, nie? Ma dodatkowy... A nie, ma tam jedną tarczę chyba, tak? Tak, ma dodatkową tarczę. 3 nawet chyba dodatkowe tarcze, Wojtek. No okej. Okay. No ale ty biegasz, okej. Okay. Jakby rozumiem, to jest właśnie dla was. Dla takich świrów, no. Dla świrów, tak jest. No, więc ja bardzo się cieszę i w to wchodzę. Oczywiście biorę wersję LTE, bo szanujmy się. I teraz najlepsze jest to. Wezmę ją Apple Watcha i dalej będę biegał z iPhone'em, bo mam słuchawki na kabel. Jezu, ja nie wiem. No ale dobra, no, już o tym rozmawialiśmy. Ale bardzo nietypowe to by było, gdyby teraz pojawiły się nowe Apple Watche w formie press release. Tak, bo nie? Nigdy wcześniej tak nie było. Nie zawsze wychodziły z iPhone'ami. Dokładnie. Wychodziły z iPhone'ami. Może nie chcą czekać. Może, ale dlaczego nie czekać? No bo... rozgrzać ludziom tam portfele? Jeśli iPhone'y pojawią się za miesiąc... No... A oni Apple Watchy mają gotowe, powiedzmy. No to może nie warto jest czekać. Po prostu mogą już zacząć sprzedawać. Tak, a iOS wyjdzie wcześniej, nie? No, bo tak. Jak mówisz, razem z Apple Watchami. Może, kurczę, no wiesz, ten rok jest trochę szalony ze wszystkich możliwych. Ja już wykupiłem, szczerze, najgorsze jest to, kiedy na koncie pojawiło się dokładnie tyle pieniędzy, kosztuje Apple Watch i mówię, to może coś kupię teraz, ale już przez chwilę jakby miałem taki głupi pomysł, a może kupimy tutaj tego Series 5. Oj nie, to nie można tak pomysł, robić. Taki głupi pomysł, naprawdę. Ale wiesz, już wiesz, co chodzi, nie? Po prostu swędzi, piecze wręcz. To jest takie, no że... No wiem, jak już uzbierasz na to, co chciałeś mieć, no to wiadomo, no, że wiem, wiesz, ale że dam radę. Jest całkiem nieźle mi to poszło, jeśli mam być szczery, w sensie, że nie kupiłem... No wiesz, że zacząłem zbierać za niego, powiedzmy, tam gdzieś w marcu, nie? Całkiem nieźle mi poszło, żeby nie kupić tej generacji, która jest teraz. Nie zainstalowałem też bety, więc myślę, że powinienem być z siebie zadowolony i powinienem już niedługo móc cieszyć się Apple Watchem tym nowiutkim. Super. Będzie ładnie. No, będzie ładnie. Bardzo jestem ciekawy, co się jutro wydarzy. Jeżeli w ogóle cokolwiek poza tym, znaczy, że wiesz, powiedzą, Wojtek, że wszyscy konferencja wiedzą, jest co się tam... wydarzyło dzisiaj. Znaczy, no to, właśnie, bo wy słuchacie tylko tego, my nie jak wiemy, już wiecie. Tak, my nie wiemy. Wy już wiecie, my nie wiemy. I teraz, czy ja już kupiłem Apple Watcha? Nie wiemy tego. Może. Kupiłem. Może kupiłem. A może nie może kupiłem. Tak. To nigdy nie wiadomo. A, Wojtek, mam taką szybką rzecz, zanim przejdziemy sobie do After Darka. Chciałem tylko powiedzieć, że miałem dość bliskie spotkanie z iPhone'em SE, tym 2020.
O, okej. I chciałbym tylko powiedzieć, że to jest świetny telefon i powiem ci tak, śmiga tak, że jestem pod wrażeniem. Nie wiem, czy nie śmiga szybciej niż iPhone 11 Pro. Naprawdę. Jest to rewelacyjne urządzenie. Do tego stopnia, że no wiesz, szczególnie teraz, kiedy są maseczki i tokowanie palcem jest powiedzmy o tyle lepsze, że nie musisz, wiesz, z maseczki podnosić cokolwiek, czy w sklepie możesz po prostu przyłożyć palec i jest telefon blokowany. No to, to aż było takie, kurde, w sensie to jest taki szybki telefon, tak samo szybki jak mój, że co chodzi, nie? Naprawdę rewelacja. Jak ktoś by chciał szybki telefon, który wygląda tak samo jak poprzedni telefon, który ma, bo ma na przykład 7 albo 8, to jest absolutnie doskonały wybór, żeby pójść w tę stronę. Sprawdzałem też aparat, radzi sobie tak samo dobrze jak iPhone 11 Pro. I z przodu, i z tyłu daje tryb portretowy. Więc naprawdę bardzo spoko opcja. Bardzo spoko opcja. No nie, no tak jak mówiłem, to jest świetny entry level, nie? W sensie dla osób, które jest w ogóle nie są bardzo przekonane, tani, chciałyby mieć iPhona. Tak, no, jest bardzo tani, znaczy bardzo tani. No zaczyna się za 2200, tak? Wersja 64 GB. Tak. Więc to jest bardzo dobra cena za takie urządzenie. Też tak myślę i Apple powinno częściej myśleć o takich użytkownikach, bo póki co nie mają jakoś szerokiej palety sprzętów dla nich, nie? No nie, no wiesz, no bo... Ale dobrze, że taki iPhone się pojawił, oczywiście, no. Bo ja wiem, no bo wiesz, SE zaczyna się, Wojtku, od 2200, tak jak przy tym mówiliśmy, nie? XR od 3200, 3150 tak naprawdę, a 11 od 3600. No. No więc... No wiesz, no, ale no, SE tak, jest, masz SE jest świetną opcją, naprawdę świetną opcją dla osób, które nie chcą wydawać tych dużych pieniędzy, a chcą mieć urządzenie, które będzie tak samo szybkie jak te, które są teraz na topie. Co zabawne, iPhone SE jest szybciejszy niż iPhone XR. Szybciejszy jest to, prawidłowo powiedziane po polsku, proszę... No, oczywiście, że tak. Wojtku, i myślę, że możemy przejść sobie spokojnie już do After Darka i podziękować sobie za ten odcinek jest z podcastu. Dziękujemy. Co to jest? No, ja... Dziękuję tobie i słuchaczom. Dziękuję wam bardzo. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Zapraszamy serdecznie do After Darka, gdzie będziemy rozmawiać o różnych rzeczach. Pamiętajcie, żeby dołączyć do nas na Patreonie i do usłyszenia za tydzień. Ciao! Bajo! Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.